Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Jakie według Pani jest największe wyzwanie związane z prowadzeniem tego miejsca? Największe wyzwanie dla największej placówki, bo taka jest prawda. Jesteśmy jedną z największych placówek wychowania pozaszkolnego. Będąc w systemie edukacji, podlegając właśnie oświacie i z tym związanymi różnymi wytycznymi, rozporządzeniami, no musimy się mieścić w pewnych obowiązujących nas kanonach, a jednocześnie tak działać, aby skupiać u siebie młodych ludzi, aby dawać im możliwość realizacji po prostu siebie, realizacji swojego wolnego czasu w sposób twórczy, inny, ciekawy, no tak, aby właśnie wzrosła ich aktywność, no i chęć poznawania, rozwijania swojej osobowości. Dlatego też naszym, myślę, takim najważniejszym wyzwaniem jest tworzenie oferty zajęć, które będą sprostały właśnie wyzwaniom współczesności, właśnie to temu, że młody człowiek w dzisiejszym świecie jest przede wszystkim atakowany przez środki tak zwane masowego przekazu, jest atakowany przez internet, no teraz to już mówimy o smartfonach, gdzie faktycznie istnieje ta możliwość łatwego komunikowania się między sobą, pozyskiwania informacji. Ale właśnie na pewno to nie załatwia tej potrzeby związanej z byciem w grupie, z byciem z kimś i takiej bezpośredniej realizacji swoich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań. Tylko propozycja polegająca na aktywności, polegająca na tym, że możemy takie propozycje tworzyć dla młodych ludzi, będzie powodowała, że faktycznie to troszeczkę życie codzienne urozmaicie, a przede wszystkim no właśnie trafi do młodego człowieka w tą jego sferę poznawczą, artystyczną, gdzie spowoduje, że właśnie niekoniecznie młody człowiek będzie tylko chciał sięgać do tych przeze mnie wymienionych mediów, do internetu, do komórki, jak gdyby poświęcać czas właśnie tym środkom przekazu. Tak jak wiemy, no niestety czas i tak młodego człowieka jest ograniczony poprzez edukację szkolną i jeszcze jeżeli w ten czas wolny wkradają się te współczesne środki informacyjne, no to faktycznie niezbyt fajnie to wygląda. Myślę, że właśnie ta możliwość rozwijania swojej aktywności i odkrywania swoich potrzeb, a jeżeli odkrywamy swoje potrzeby, to znajdujemy właśnie zainteresowanie w jakimś konkretnym działaniu. Rozwijanie tego zainteresowania, a więc uczęszczanie na wybrane przez siebie zajęcia, na pewno będzie powodowało korzystny rozwój młodego człowieka, który będzie sprzyjał także i przyszłości, tym, kim on chce być,
tym, kim on będzie w przyszłości. Dlatego tak ważna jest właśnie aktywność młodych ludzi w różnego typu zajęciach, czy to edukacyjnych, artystycznych, sportowych, właśnie po to, aby to, co wewnętrznie każdy z nas w sobie nosi, jakieś zdolności, czy ukryte talenty, czy też umiejętności, mogły się dalej rozwijać i doskonalić. I później nawet i też przeradzać w różnego typu pasje. Co Staromiejskie Centrum Kultury i Młodzieży ma na dzień dzisiejszy do zaoferowania właśnie młodym ludziom? Program naszej placówki jest dostosowany do zainteresowań i możliwości młodych ludzi. Jest taki, aby rozwijał ich umiejętności, talent, a przede wszystkim, aby zapewniał wszechstronny rozwój osobowości i zdolności intelektualno-artystycznych. Ogólnie możemy mówić o teatrze. Teatr obejmuje różnego typu działania, bo zaczynając od warsztatów takich ogólnych, edukacyjnych, mamy też propozycje udziału w już istniejących zespołach, takich jak Wyjątek, Mówiątek, Śpiewątek, Teatr Formy, czy też zespół APOWO, Grupa Zatrzymać Obrotówkę, Teatr po Godzinach, Teatralne Studio Młodzieżowe. Każde z tych wymienionych przeze mnie form proponuje troszeczkę innego rodzaju edukację teatralną. Mamy także ofertę dla osób niepełnosprawnych. Mamy grupę Moje Boje, która we wspaniały sposób przygotowywuje różnego typu prezentacje. Mamy teatry specjalne dla szkół i taka owaka. Mamy warsztaty teatralne dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych. Uczymy mówić wierszem i prozą. Mamy grupę muzyk halową. Uczymy podstaw w zakresie czytania dramatu. Ta oferta, jak widać, bardzo bogata, ma za zadanie, aby faktycznie kształcić u młodego człowieka jego umiejętności i predyspozycje teatralne, aby pobudzały one właśnie jego wrażliwość, emocje, uczyły ruchu scenicznego, umiejętności głosowe. Taką drugą dziedziną, która jest trochę blisko teatru, a która też i sięga do dyscyplin sportowych, jest cyrk. Faktycznie cyrk, który już od kilku lat u nas istnieje i cieszy się coraz większym powodzeniem, ponieważ ucząc tutaj różnych dyscyplin cyrkowych, nie tylko uczymy danej umiejętności, ale przede wszystkim też dajemy możliwość rozwijania takich umiejętności jak właśnie koncentracja, koordynacja ruchów, czy też właśnie kształcenie wyobraźni. Bo warsztaty cyrkowe niejednokrotnie kończą się tym, że powstaje także i spektakl, i też powstaje pokaz cyrkowy. Następnie taniec. Faktycznie taniec to takie dwie bardzo duże grupy, bo jest to taniec tańca współczesnego, gdzie oprócz uczestników młodszych jest też młodzież. Młodzież ta najbardziej wybitna może uczestniczyć w grupie choreografów i tak jak sama nazwa wskazuje, oni tworzą właściwie swoje autorskie spektakle. Taniec, show dance, prawda? Tu muszę powiedzieć, że od kilku lat przewinęło się setki uczestniczek grupy Phoenix. Są od najmłodszych lat tutaj prowadzone, czyli od lat 3 do najstarszych, kiedy już jest to młodzież dorosła, bardziej świadoma i tworzy faktycznie wspaniały repertuar. Wszystkie te grupy zresztą się pokazują i ich spektakle cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Ostatnio obchodziliśmy jubileusz 10-lecia istnienia właśnie tych grup, gdzie właśnie była ta okazja pokazania ogromu i jak gdyby wskazania na to, że jest olbrzymie zainteresowanie właśnie tą formą tańca. Oprócz tego sięgamy także do tańców etnicznych. Tak na stałe prowadzimy warsztaty tańca izraelskiego, ale scena tańców etnicznych w ramach tego projektu też gości inne kultury, gdzie tutaj mamy okazję właśnie także poznawania innych tańców, innych narodów. Bardzo duży dział
muzyczny. Tu faktycznie i uczymy gry na różnych instrumentach, a więc gitara, skrzypce, pianino. Młodzież bardziej uzdolniona jest zapraszana do zespołów i faktycznie zespoły tworzymy perkusyjne, jazzowe czy też rockowe. Te zespoły bardzo chętnie biorą udział w różnego typu koncertach i faktycznie tutaj nauczyciele organizują młodzieży występy w różnych klubach czy też w różnych innych instytucjach. Bardzo pięknie też mamy tutaj, możemy się chwalić właściwie grupami wokalnymi, gdzie faktycznie no, nasze uczestniczki uczestniczą w różnych festiwalach i zdobywają nagrody. Mamy także bardzo dużą ofertę w zakresie plastyki. Plastyka obejmuje i kształcenie w zakresie malarstwa, grafiki, w zakresie twórczości ceramicznej. Są to warsztaty i łączące ceramikę, a także witrażownictwo. Mamy w plastyce przygotowywanie takich różnych użytkowych też prac. Są to takie troszeczkę, można powiedzieć, warsztaty hobbystyczne. One faktycznie cieszą się coraz większym powodzeniem. Mamy warsztaty tkaniny artystycznej, sztukę użytkową i rzemiosło artystyczne. Dużą propozycję w zakresie filmu. Są to propozycje, które polegają na tej takiej bezpośredniej edukacji filmowej, a więc umiejętności tworzenia filmu, nagrywania, tworzenia scenariuszy. Ta dziedzina filmowa obecnie nam się tutaj bardzo ładnie rozwinęła i dla tych najmłodszych przede wszystkim są realizowane warsztaty animacji poklatkowej, a więc plastyka w połączeniu z filmem daje efekt w postaci właśnie filmów animowanych. Mamy takie troszeczkę też łączone warsztaty filozoficzno-filmowe, to już dla takiej starszej młodzieży, która się interesuje filmem i która chce się przy okazji zapoznać z myślą filozoficzną i filmową, z teorią kultury. Tutaj też jest dużo dyskusji z twórcami i artystami. Te właśnie wszystkie działania po to są, aby rozwijały umiejętności analityczne, interpretacyjne, no a przede wszystkim kształciły właśnie ten świadomy odbiór przekazu filmowego. Dla młodszych ten wariant jest w postaci laboratorium młodego myśliciela, gdzie młodsze dzieci, właściwie przede wszystkim ze szkół podstawowych, poznają poprzez dzieła filmowe też tajniki filozofii. Dziennikarstwo oczywiście też, Akademia Dziennikarska, grupa realizatorów dźwięku, faktycznie warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, no uczą po prostu tego warsztatu, gdzie faktycznie młodzież działając w Radiu Pryzmat poprzez podstawy i przygotowywanie audycji radiowych faktycznie ma możliwość dotknięcia tej materii, właśnie tego warsztatu dziennikarskiego. W zakresie sportu z kolei takie mamy właściwie trzy dziedziny, żeglarstwo, i w tej dziedzinie uczymy teorii oczywiście żeglowania, ale i także praktyki. Mamy swój jacht na bagrach i faktycznie istnieje taka możliwość, aby tą teorię, którą tutaj młodzi ludzie zdobywają, faktycznie w praktyce no, wykorzystywać i nabywać też praktyczne umiejętności. Mamy sztuki walki, aki jiu-jitsu, które są proponowane i dla tych dla najmłodszych uczestników, ale także i dla starszych. W okresie akcji lato-zima tą formułę rozwijamy, zapraszamy specjalistów w różnych dziedzin sztuk walki i faktycznie jest to duża okazja, aby zapoznać się z nimi bliżej, wypróbować, poznać możliwości swoje w danej dziedzinie, zainteresować się właśnie tego typu sportem. I ostatnie to właśnie akrobatyka.
tematyka, która łączy w sobie także i elementy tańca, elementy sportu. Bardzo też tutaj w tym względzie jest duże zainteresowanie. Także są przygotowywane właśnie pokazy akrobatyczne. Jest jeszcze taka duża dziedzina tak zwanej edukacji w zakresie właśnie historii i sztuki. I tutaj mamy bardzo dużo działań związanych z przekazem informacji i też pojawiają się konkursy, które właśnie dają okazję nie tylko poznania tejże historii, kultury i sztuki, ale i sprawdzenia swoich umiejętności w tej dziedzinie. To w realizacji właściwie tej formuły chcemy uczyć myślenia, bawimy się przy tym także, bo wszystkie nasze działania muszą mieć właśnie charakter bardziej taki troszkę zabawowy, jeżeli chodzi właśnie szczególnie o dzieci młodsze, dlatego też spotkania właśnie ze sztuką dawną w takiej formule się odbywają. Co według Pani wyróżnia to miejsce na tle innych miejsc tego typu w Krakowie? Co czyni je wyjątkowym? Myślę, że jesteśmy wyjątkowi, ponieważ staramy się proponować młodym ludziom atrakcyjne zajęcia. Zajęcia te są specjalnie dla nich i do ich możliwości dostosowywane. Prowadzi ich przez świat sztuki, świat nauki bardzo wysoko wyspecjalizowana kadra nauczycieli. Jak już powiedziałam, są to niejednokrotnie artyści, którzy właśnie poprzez swoją fachowość uczą tak, że młody człowiek może naprawdę tutaj wiele dla siebie skorzystać i właśnie odnaleźć w sobie zdolności, rozwinąć swój talent. Myślę, że efekty naszej pracy są takie, że młodzi ludzie faktycznie zarażają się u nas pasją, która prowadzi ich później przez całe życie.